Witam, mam na imię Mariusz, jestem ze szkoły Euforia. Pokażę Ci w tej chwili łuk z innego ujęcia. Kursantka Agnieszka zajmie miejsce w pojeździe, przygotuje pojazd do zadania. Zajmujemy miejsce w pojeździe, ustawiamy fotel. Po ustawieniu fotelu przystępujemy do sprawdzenia zagłówka. OK. Następnie yy, lusterka. Boczne, czyli kluczyk yy, w pierwsze położenie. Dobrze. OK. Lusterko wsteczne, tak żeby nie zasłaniać sobie, yy, tak. Następnie zapinamy pas bezpieczeństwa. Po zapięciu pasu bezpieczeństwa odpalamy pojazd. Zapalamy światła mijania. Rozpoznanie, czyli sprawdzamy lewą, prawą stronę przez prawe ramię do tyłu w szybie. Jedynka następuje zwolnienie hamulca ręcznego i przystępujemy do manewru. Ruszamy z garażu numer 1, bardzo powolutku zwalniając sprzęgło, przemieszczamy się do garażu numer 2. Tutaj należy pamiętać, aby trzymać się bliżej lewej strony, dlatego że po skręcie w prawo autko zachodzi do prawej, więc wtedy, trzymając się bliżej lewej strony, jest łatwiej zająć tą pozycję na środku garażu. Dobrze, i wracamy do tyłu. Sprawdzamy, czyli lewa, prawa, tył i wracamy do tyłu. Powolutku, delikatnie sprzęgło. W momencie, kiedy lusterko znajdzie się przy drugim słupku, obracamy kierownicą w prawo. Jeden pełen obrót. Agnieszka, troszeczkę za dużo dokręciłaś, więc musisz wrócić lekko w lewo. tak I w momencie, kiedy auto się wyprostuje. O, stop! Tak jest. I tutaj za daleko. Wypuściłaś sobie auto. Przyczyną tego, że zahaczyliśmy w słupek jest to, że autko zostało po prostu za późno odkręcone. tak? I musimy teraz wrócić z powrotem. Wróć z powrotem teraz do łuku. Czyli do garażu numer dwa. Odbiłaś za dużo kierownicą. I za wcześnie. Dlatego, dlatego ten błąd wystąpił. Kierownicę musimy utrzymać. Jeżeli obracamy jeden pełen obrót w prawo, ten jeden pełen obrót w prawo musi być do momentu, aż w lewym lusterku ukaże nam się linia prostopadle do pojazdu. Wtedy następuje dopiero prostowanie. Nie wcześniej. Jak zaczniemy wcześniej, to mamy auto wyprowadzone poza łuk z lewej strony. Dobrze, teraz obracanie. Jeden pełen obrót w lewo mom w momencie, kiedy linia pokazała się wzdłuż pojazdu i wracamy do tyłu. No i końcowa faza. Obracamy głowę przez prawe ramię i obserwujemy słupek, słupek na szybie z tyłu. Dojeżdżamy pod słupek, zatrzymanie pojazdu, wyłączenie biegu i zatrzymanie hamulcem ręcznym. Gasimy światła i gasimy pojazd. Dziękuję. Bardzo ładnie. Agnieszka, tam yy, yy, chciałem tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy prostowałaś pojazd, zrobiłaś to troszeczkę za późno. I, I dlatego wyjechaliśmy do lewej strony. Musimy pamiętać, że ten obrót musi być do końca utrzymany. Pokazuje nam się linia w lewym lusterku wzdłuż pojazdu. Wtedy prostujemy pojazd. Dziękuję.